Siema, tu wahacz. Czy spokojniejsza wersja rasowego samochodu sportowego może być lepsza niż taka podostrzona? Testując Alpine A110 GT po liftingu w końcu mogłem się o tym przekonać i od razu powiem, że tak, może być lepsza i to zdecydowanie. Moją opinię opieram na dwukrotnym kontakcie w przeszłości z Alpine A110 z literą S w nazwie, co oznacza wariant bardziej nastawiony na jazdę po torze, bo dostajemy w nim obniżone 4 mm zawieszenie, które jest też mocno usztywnione i mające sprawić, że właśnie na wspominanym torze ten samochód będzie tak wydajny, jak się tylko da i w takich warunkach faktycznie pewnie te rzeczy można docenić, ale gdy ja Alpine jeździłem po publicznych drogach, to częściej ta bezkompromisowa twardość była dla mnie wadą, bo nie tylko w samochodzie czułem każdy ubytek nawierzchni, ale też miałem wrażenie, że na której z tych nierówności w końcu coś się złego stanie, na przykład uszkodzę koło. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, ale wrażenie podczas jazdy po gorszej jakości drogach takie u mnie było i nie mogłem się go pozbyć i przy dłuższej podróży w nieodpowiednich dla testowanego modelu warunkach robiło się to męczące. Z kolei w nieusztywnionej wersji GT te przypadłości przestały być dokuczliwe, to znaczy wiadomo, że A110 zawsze będzie sztywnym i sportowym samochodem i nie ma co go porównywać ze zwykłymi modelami, ale pewne jednak zmiękczenie nastaw amortyzatorów sprawiło, że w egzemplarzu, który przedstawiam na tym filmie, twardość po prostu nie była irytująca i była na poziomie hot hatchów i to może nawet nie na najtwardszych ustawieniach. Bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ na publicznych drogach i tak potencjału również spokojniejszej odmiany GT nie ma jak wykorzystać, bo nawet na bardziej wymagających zakrętach samochód klei się do drogi i zapewnia rewelacyjne wrażenia, których nie ma co porównywać z innymi, nawet szybkimi, ale bardziej zwyczajnymi modelami. Z kolei w innych obszarach odmiana GT wcale Alpine A110 tak nie temperuje, bo wciąż dostajemy w niej silnik benzynowy 1.8 umieszczony centralnie tuż za fotelami, który po liftingu generuje 300 koni mechanicznych, tak jak w Esce. Przekłada się to na takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Ogólne przyspieszenie zapewnia ten samochód brutalne i dające masę satysfakcji i podoba mi się też lekkość i bezpośredniość, z jaką auto zwiększa prędkość, na przykład podczas wyprzedzania. Nie tylko jednak czyste osiągi sprawiają, że jazda jest w Alpine A110 tak satysfakcjonująca, ale ma w tym swój udział też cała otoczka, to znaczy niska pozycja za kierownicą czy akustyka. W tej pierwszej kwestii testowany model zapewnia unikalne wrażenia, bo siedzi się w nim prawie na ziemi, sprawia to, że nawet hatchbacki na drodze wydają się dziwnie duże, a SUVy to już w ogóle giganty, a człowiek czuje się jak w jakimś sportowym bolidzie i to jest fajne, powoduje, że bardziej powiedzmy doświadcza się każdej podróży. Pod kątem dźwięku A110 GT oferuje dzięki seryjnemu aktywnemu sportowemu wydechowi nie mniej wulgarne brzmienie niż to, które zapamiętałem z testu wersji S, bo przy każdym, nawet lekkim wciśnięciu gazu za plecami pojawia się przyjemny pomruk, który co istotne jest prawdziwy, a przyspieszając ostrzej dostaje się donośny ryk, a gdy ustawia się tryb sportowy, to dochodzą do tego też strzały z wydechu. Ogólnie samochód brzmi tak. Niestety na postoju nie mogłem wykrzesać pełni potencjału silnika, bo jest on blokowany na 4000 obrotów, co i tak pozwala trochę postrzelać z wydechu, ale jednak nie jest to efekt taki jak kiedyś, kiedy można było kręcić silnik mocniej i w takim aucie jest to zmiana rozczarowująca. Wersja GT od S różni się też w kwestiach użytkowych i wizualnych i doceniłem fakt, że fotele w odmianie, którą dostałem teraz do testów, są trochę większe i przede wszystkim bardziej regulowane, bo poza przesuwaniem przód-tył można też dostrajać kąt pochylenie oparcia oraz wysokość, co jakby nie patrzeć się przydaje. Fotele to wciąż jednak dosyć twarde, rasowe kubełki, ale przyznam, dają radę w kwestii wygody nawet przy dłuższej jeździe. Też świetnie wyglądają i zostały wykończone dobrej jakości skórą. Z kolei pod kątem wyglądu nadwozia dostaje się w odmianie GT więcej srebrnych akcentów, na przykład nazwa modelu z tyłu jest chromowana, ale też ogólnie samochód od wersji GT nie różni się niczym poważnym. Lifting Alpine A110 również nie wprowadził w tym obszarze wyraźnych
pewnych zmian, ale moim zdaniem nie były one potrzebne, bo samochód ten od swojej premiery w 2017 roku w ogóle się nie zestarzał, po części dlatego, że praktycznie na ulicach się go nie widuje i nie ma jak ten model się opatrzyć, ale też mamy tutaj do czynienia po prostu z bardzo ładnym, małym sportowym autem. Co istotne, z jednej strony czuje się, że jest to twór w pełni współczesny, a z drugiej zgrabnie wpleciony został w nadwozie charakter starej Alpiny, która była produkowana w latach 60. XX wieku. W egzemplarzu testowym postarano się, aby uczynić jego nadwozie ciekawszym wizualnie i nie oszczędzono na to pieniędzy i najdroższy jest przykuwający uwagę lakier, bo pochodzi on ze specjalnej palety 16 barw, gdzie jeden kolor może być wykorzystany tylko przy 110 zamówieniach, a później wypada z oferty i o tym, który egzemplarz nam przypadł, informuje specjalna tabliczka. Jest to fajny bajer, ale to wyróżnienie wymaga dopłaty aż 25 400 zł, podczas gdy zwykłe lakiery Metallic kosztują 4400 albo 9600 zł. Felgi kosztowały za to 2300 zł i były ze zwykłej puli, ale też dopłacając więcej można zamówić na przykład złote obręcze. Dla chętnych jest również dach z włókna węglowego za 16 100 zł. We wnętrzu za to w standardzie dostaje się włókno węglowe wokół nawiewów, na daszku zegarów i konsoli centralnej, co dodaje wyścigowego klimatu i robi bardzo pozytywne wrażenie. Za 8600 zł zamówiony został w egzemplarzu testowym pakiet mikrofibra, dodający ten materiał na desce rozdzielczej, kierownicy i podsufitce. Te elementy skutecznie to maskują, ale fakt zostaje, że projekt górnych części deski rozdzielczej przeszczepiony został z poprzedniej generacji Renault Clio. Jeszcze kilka drobiazgów z Clio jest, ale je pokażę trochę później. Tego rodzaju podobieństwa nie są pożądane, gdy mówimy o sportowym samochodzie kosztującym 329 900 zł, bo za tyle dorwać można odmianę GT. Niżej cenniku jest zwykły A110, gdzie dostaje się silnik o mocy 252 koni mechanicznych i gorsze wyposażenie 17-calowymi felgami zamiast 18, czy bez asystentów parkowania. W testowanej wersji GT te dodatki są obecne i generalnie na pokładzie jest wszystko, czego można oczekiwać po takim stworzonym typowo do czerpania frajdy z jazdy modelu, który nie może się też przesadnie roztyć. Mamy zatem chociażby dostęp bezkluczykowy, pomoce parkingowe w postaci kamery z czujnikami, klimatyzację, fabryczną nawigację z audio firmy Focal czy światła LED. Nie ma tutaj bajerów w postaci elektryki foteli albo wyświetlacza head-up, ale w aucie tego typu nie czuje się potrzeby posiadania takich dodatków, bo nie pasowałyby one do spartańskiego, nawet w wersji GT charakteru Alpina 110, no i też dochodzi kwestia masy. Ceny auta zwiększać można głównie za sprawą elementów wpływających na stylistykę, jak lakiery czy mikrofibra w kabinie i egzemplarz testowany hojnie, ale nie maksymalnie doposażony w tym obszarze kosztował 370 tysięcy złotych. Usztywniona odmiana S jest od GT droższa o 12 tysięcy złotych i w niej poziom takiego zwykłego wyposażenia jest podobny, ale ekskluzywnie dla S zamawiać można sportowe dodatki, jak na przykład splitter i spoiler z tyłu za 30 tysięcy złotych. Zamykając wątek finansowy, dopowiem jeszcze, ile takie Alpina 110 za około 330 tysięcy złotych, czyli bez windujących cenę dodatków z egzemplarza testowego, kosztowałoby, gdyby ktoś chciał wziąć je w leasingu operacyjnym i zrobię to na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W cenach netto za parametry weźmie 20% wpłaty własnej, czyli 53 024 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 79 537 zł i wtedy miesięczna rata to 4276 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a gdyby ktoś polował na inne modele, również w wynajmie długoterminowym, to na stronie Carlis Polska jest ich dużo. Możliwości personalizacji tego, co znajdzie się na elektronicznych zegarach, sprowadzają się do modyfikacji lewej tarczy. Tam można wyświetlić komputer pokładowy i z tych standardowych wskazań to by było z grubsza na tyle. Nie ma tutaj na przykład informacji z systemu audio, czy też z nawigacji. Jest za to skromne menu, gdzie można dostroić kilka rzeczy związanych z działaniem samochodu. Poza tymi właśnie standardowymi, jak wspominałem, wskazaniami jest też jedna sekcja, gdzie można sobie spojrzeć na kilka wskazań związanych z prowadzeniem auta, na przykład w jakim stopniu wciskany jest pedał hamulca. Mamy także pomiar przeciążeń. Jeszcze w temacie zegarów wspomnę, że spodobało mi się, że po liftingu zniknął z nich widok kamery cofania przed odświeżeniem. Kamera pokazywana pomiędzy tarczami była bardzo dziwna. Po pierwsze wymagała przyzwyczajenia, oczy wędrowały na ekran środkowy, tak jak jest teraz. A po drugie czasami kierownica zasłaniała ten widok. No było to kiepskie rozwiązanie, teraz jest bardziej standardowo. Niestety kamera wciąż cechuje się naprawdę kiepską jakością, biorąc pod uwagę cenę samochodu. Jest ona wręcz kompromitująca.
Kierownica w A110 jest odpowiednio gruba, pasek sygnalizujący pozycję 0 oraz sposób wykończenia, również metalowe, solidne łopatki, dodatkowo pozytywnie wpływają na wrażenia podczas korzystania z samochodu. Dobrze oceniam również obecność przycisku Sport bezpośrednio na kierownicy. Służy on do zmiany trybów jazdy, jest on zawsze pod ręką. Gdy się aktywuje tryb sportowy, modyfikują się również grafiki na zegarach. Na kierownicy mamy także przyciski odpowiadające za tempomat. Jest to jedna z rzeczy, która też została zaczerpnięta z Clio. Podobnie jak fakt, że aktywacja tego modułu odbywa się zupełnie, nie wiem czemu tak ma miejsce, w osobnym miejscu, nie na kierownicy. Ze starszych modeli Renault pochodzi również joystick do sterowania multimediami umieszczony za kierownicą. Wygląda on może tandetnie, ale broni się naprawdę dobrą ergonomią. Trochę wyżej w manetkach są przyciski do sterowania komputerem na zegarach. Generalnie liczyłem, że wraz z liftingiem sposób sterowania samochodem z kierownicy okolic zostanie zmodyfikowany. Niestety nic takiego nie miało miejsca i ten fakt jest dla mnie rozczarowaniem. Zmiany zaszły za to w systemie inforozrywki. Ekran wciąż jest w nim mały i ma mocno przeciętną jakość, ale zamiast oprogramowania pochodzącego z Suzuki mamy EasyLink od Renault, co wypada zdecydowanie lepiej. Mamy chociażby tutaj personalizowalne ekrany domowe z możliwością umieszczania różnych widgetów. Całość działa akceptowalnie szybko, znaczy nie jest to jakaś wielka szybkość, której można by się spodziewać po samochodzie za te pieniądze, ale jest to bezproblemowe podczas codziennego użytkowania w takich najważniejszych zastosowaniach, aby to się wszystko tutaj załadowało. Interfejs jest przejrzysty, więc ogólnie z tego systemu korzysta się bezproblemowo. Mamy tutaj również integrację ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Niestety odbywa się ona przewodowo. W sąsiedztwie dwóch portów USB w standardzie A mamy też złącze AUX, rzadki widok już we współczesnych samochodach. Za 1700 zł do A110 zamówić można moduł Alpine Telematrix, gdzie wyświetla się bardzo wiele informacji, które nie są zbytnio potrzebne takiemu zwykłemu śmiertelnikowi, ale jeśli ktoś planuje wykorzystać pełnię potencjału tego samochodu gdzieś na przykład na torze, no to już może wyciągnąć z tego sporo wartościowej wiedzy względem poprzedniej wersji przedliftowej. Teraz mamy modyfikację tego modułu, to znaczy mamy 4 ekrany domowe i można sobie samemu dostrajać ich zawartość, nie ma takiej długiej listy, jaka była dotychczas przewijanej lewo-prawo. Jest to krok w dobrą stronę. Panel klimatyzacji w testowanym modelu jest w pełni fizyczny i jeśli chodzi o układ, jest on podejrzanie podobny do tego z Clio poprzedniej generacji. Jedynie elementy stylistyczne, na przykład projekt pokręteł się zmienił, aby prezentowały się one bardziej wyrafinowanie. Ogólnie jest to rozwiązanie bardzo ergonomiczne. Tunel środkowy to już konstrukcja unikalna dla Alpine i robi ona rewelacyjne wrażenie. Po pierwsze ze względu na wygląd, ponieważ prezentuje się ten element jak żywcem wyjęty z jakiegoś super samochodu. A po drugie mamy tutaj materiały zastosowane, bardzo przyjemne, włókno węglowe, ta włochata tkanina. Na dole jest jeszcze aluminium. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma formę karty hands-free znanej z Renault, co oznacza, że jest on bardzo cienki i lekki. Ukryty został w skórzanym, estetycznym etui z wytłoczonymi miejscami, gdzie na samej karcie znajdują się przyciski. Jest to zrozumiałe, ponieważ sama karta wygląda tak, jest to stary wzór Renault, tandetny, niestosowany już w samochodach tej marki od lat i w aucie takim jak Alpina 110 za kilkaset tysięcy też nie chciałbym go na co dzień widzieć. Zastrzeżenia można mieć też do jakości zastosowanych materiałów we wnętrzu, ale tylko czasami, ponieważ mamy tutaj powiedzmy zderzenie dwóch światów. Są miejsca przed tutaj na drzwiach, gdzie lepiej się zrobić nie dało, ponieważ mamy pikowaną skórę, jeszcze wstawkę w kolorze nadwozia, tutaj jest prawdziwe włókno węglowe, ta mikrofibra bardzo przyjemnie się prezentuje ze szwami, no i jest super, ale w sąsiedztwie mamy na przykład tutaj w eksponowanych miejscach przeciętnej jakości twardy plastik, też inne lokalizacje już omawiałem, na przykład tunel środkowy kontra ten joystick, więc ocena jakościowa testówki jest niejednoznaczna. Te rzeczy mogą rozczarowywać, gdy się człowiek na nich skupia, ale jak się weźmie to auto na jakąkolwiek przejażdżkę inną niż nudne stanie w korku, to wszystkie pozadrogowe aspekty zupełnie przestają mieć znaczenie ze względu na wrażenie, jakie zapewnia A110, a te, jak mówiłem, są unikalne i sprawiają, że tym modelem aż chce się jeździć. Aby przetestować zachowanie wersji Gran Turismo w dłuższej trasie, zabrałem testowany egzemplarz na Mazurę i drogę krajową 58, gdzie genialne zakręty łączą się nieraz z bardzo kiepską nawierzchnią i doceniałem każdy kilometr
km tej trasy, gdzie układ kierowniczy zapewnia bezpośrednie i precyzyjne reakcje, kierownica stawia przyjemny opór i czuje się, że to auto po prostu wtedy żyje i zostało do zakrętów stworzone. Na nierównych fragmentach drogi wciąż czasami trochę cierpiałem, ale twardość stała się po prostu cechą akceptowalną w takim sportowym bolidzie, a nie wadą. Gdy gasiłem samochód, słyszałem z kolei odpalający się wentylator i po liftingu nic się w tej kwestii nie zmieniło, to znaczy silnik 1.8 musi się długo chłodzić i mam przez to na myśli przynajmniej kilka minut nawet po spokojnej przejażdżce. Poza krętymi i wymagającymi drogami pokonywanymi w trybie sportowym, A110 GT nie jest aż tak ostre, aby bardzo kusiło mnie do złego, ale nawet też jeżdżąc w normalnym tempie za sprawą chociażby zawsze czającego się za plecami dźwięku i niskiej pozycji za kierownicą, wrażenia są unikalne. Jadąc w tym stylu na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem wyniki spalania w okolicach 6,5 litra na 100 km, a na ekspresówkach było to 7, 7,5 litra. W Warszawie z kolei komputer pokazywał jakieś 8-9 litrów, a przy niskich prędkościach trzeba przyzwyczaić się do układu kierowniczego, który nie jest przesadnie wspomagany, a auto jak na swoje rozmiary, to znaczy 419 cm długości i 180 cm szerokości, zapewnia akceptowalną zwrotność, ale gorszą niż na przykład zwykły hatchback o tych wymiarach. Najbardziej problematyczna jest jednak widoczność do tyłu, ponieważ gdy się spojrzy, to dostrzeże się co prawda obudowę silnika, co przyznam jest miłym widokiem, no ale niewiele więcej można spostrzec, na pewno nie jakieś niższe przeszkody za samochodem. Kłopotliwe może być też umieszczenie plecaka czy jakiejś kurtki w kabinie, gdy się jedzie w dwie osoby, ponieważ przez budowę samochodu przestrzeń z tyłu jest praktycznie żadna, jest za to taki bardzo estetycznie, przyznam, wykończony schowek. Widoczność na boki jest dobra, do przodu jest średnia, ponieważ maska jest kiepsko widoczna z perspektywy kierowcy. Siedzi się w tym aucie dosyć nisko, no ale przez jego rozmiary nie jest to problematyczne tak realnie. Bardziej zwraca uwagę konieczność pochylania mocniejszego głowy niż w innych samochodach, aby dostrzec sygnalizatory świetlne przez niskie nadwozie Alpin. Jeszcze dopowiem, że mówiąc o dobrej widoczności na bok, miałem na myśli tylko tą szybę, ponieważ widoczność po przekątnej jest tak samo, jak gdy się patrzy bezpośrednio do tyłu, bardzo kiepska. Kabina A110 w dalszym ciągu nie oferuje żadnego dekoracyjnego oświetlenia. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, jedynie na ekranach. W szczególności na zegarach spotkać można trochę więcej kolorystycznych akcentów wyrazistych, no ale wciąż uważam, że jest tutaj zbyt neutralnie. Ten model akurat na bardziej wyrafinowane oświetlenie mógłby sobie pozwolić. Też mógłby sobie zdecydowanie pozwolić na podświetlenie przycisków na kierownicy, ponieważ pewnych oszczędności przy takiej cenie samochodu nie wypada robić. Światła zewnętrzne w A110 nie zmieniły się wraz z liftingiem, co oznacza, że z przodu wciąż zwracają uwagę cztery LED-owe pierścienie, udanie nawiązujące do historii Alpine. W bocznych kierunkowskazach niestety pozostały przestarzałe żarówki na błotnikach. Z tyłu za to jest tak jak trzeba, mamy diodowe światła pozycyjne o efektownym kształcie, dopełniają je dynamiczne kierunkowskazy. Ogólnie A110 po zmroku wypada moim zdaniem wciąż bardzo dobrze i nawet żarówki w bocznych kierunkach tego nie zmieniają. Światła LED w A110 nie są adaptacyjne, nie mamy w nich nawet automatycznego trybu przełączania na drogowe. Oferują one jednak bardzo dobrą precyzję odcinania stref jasnych od ciemnych i przede wszystkim dużą moc, co dostrzec można aktywując drogowe, zatem jak na statyczne LEDy oferują one wysoki poziom. Jeszcze dla formalności wspomnę, chociaż w wersji Gran Turismo ma to w sumie więcej sensu niż w torowej Esce, że Alpina 110 oferuje dwa bagażniki, z przodu ma 96 litrów pojemności, regularne kształty, jest za to bardzo płytki. Z tyłu mamy zaś 100 litrów, ale bardzo nieregularnej przestrzeni, jeszcze z niewielkim otworem, no i sąsiedztwo silnika powoduje, że zawartość tylnego bagażnika będzie nieraz wyraźnie podgrzewana. Podsumowując, wersja GTF Alpine A110 w końcu pozwoliła mi w pełni docenić ten samochód, bo pokonałem nim w trasie kilkaset kilometrów i nareszcie nie czułem irytacji na drogach gorszej jakości, tylko w ujęciu całościowym z podróży wracałem wyłącznie z pozytywnymi wspomnieniami i to takimi, których nie zapewnia żaden inny samochód, jaki miałem okazję na Wahacz TV testować. Wiadomo, że tego typu auta zdroworozsądkowo polecać nie można, ale jako zabawkę pozwalającą wycisnąć maksimum frajdy z każdej przejażdżki, Alpine A110 nadaje się rewelacyjnie, tylko koniecznie musi być to wersja GT, a nie twarde jak skała S.
I to wszystko, co przygotowałem o A110 GT. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlease Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.